Marcin Koszałka jest z nami na balkonie, bo my tutaj od piwnicy, po dachy, po drony, wszędzie na Film Springu. Który to już twój Film Spring? No, chyba trzeci albo czwarty. Mhm. Zmienia się coś? Jako? No, dla mnie się bardzo zmienia. Aha, nie. No nie, no wiesz, no, energia jest zawsze nowa, ale zawsze jest. Ja też to dobrze przeżywam, bo ostatnio byłem w grupie sportowej, filmu sportowego, a teraz jestem no, w zasadzie w grupie fabularnej, bo co prawda mamy kamerę Sony Venice, ale robimy krótką fabułę. Czyli teraz już oni robią, bo ja tylko zacząłem, a teraz już reżyserują uczestnicy. Było was widać najmocniej w okolicznym Lasku Wolskim, rzeczywiście. Naprawdę wyszliście w plener. Czy oni byli gotowi na takie doświadczenie? Raczej no, kręciliśmy nie tylko tutaj, ale też nakręciliśmy scenę. Czyli dzisiaj była kręcona scena w ogóle w centrum Krakowa. No, jutro mieliśmy kręcić w mieszkaniu, ale się okazało, że finansowo nie jesteśmy w stanie tego pokonać, bo właściwie chciał kaucję 3000 zł za ewentualne zniszczenia, no a nie mamy kaucji, także będziemy kręcili tutaj, w Lasku Wolskim tak dalej, także no, to jest spowodowane chyba tym, i też mi się to bardzo podoba, że jest taka trochę atmosfera, jakbyśmy naprawdę fabułę kręcili, bo żeśmy się totalnie w to wkręcili. Łukasz Orbitowski, znany pisarz, dał nam opowiadanie, pozwolił nam na zrobienie tego opowiadania. Zrobiliśmy jego adaptację, normalnie personalną, dwa dni żeśmy rozmawiali o tym. Właśnie już wcześniej ja z Orbitowskim trochę podprowadziłem ten scenariusz. Zrobiłem za uczestników casting, bo trudno było, nie mieliśmy czasu na casting, żeby oni wybierali. Po prostu zrobiłem już ten casting i myślę, że zadowoleni są z tego castingu. Zrobiliśmy próby aktorskie, przegadaliśmy w ogóle z aktorami wszystko i zaczęliśmy kręcić. No i ja kręciłem z nimi jako, powiedzmy, reżyser, bo jako operator tak trochę stałem z boku, bo od razu jeden z uczestników poczuł to i robił zdjęcia. I przez 2-3 dni reżyserowałem, a teraz mamy tutaj takiego bardzo ciekawego chłopaka, który przyjechał specjalnie z Nowego Jorku na te warsztaty. Też tam już trochę robi jako producent, jako reżyser, niejaki Jasiek. I owy Jasiek no, wykazuje się bardzo dużym wyczuciem i talentem reżyserskim. I wczoraj był taki. Tak, wczoraj był taki prosty zdjęciowy, trochę były jakieś pasaże, a dzisiaj był już bardzo trudny, chyba jedna z najtrudniejszych scen w filmie. I już mnie w ogóle tam nie było, i jutro mam też bardzo trudną scenę. I też mnie już nie ma. Po prostu teraz no, puściłem ich, tak, puściłem. No to spełnia się gdzieś sen Sławka Jedziaka, który właśnie chyba to przewidział dla grup i dla prowadzących. A twoja grupa jeszcze bardzo mocno jest sfokusowana na sprzęcie konkretnym, prawda? Tak, bo my pracujemy na tej kamerze Venice, która daje no, wielkie możliwości. Były dwie przygody, jeszcze jutro nas trzecia czeka, trzecia przygoda Sony Venice, bo też tak trochę zaprosiłem. Film Spring też oczywiście zaprosił pewnych ludzi. No, przyjechał tutaj do nas z Londynu Rafał Kapeliński, który zrobił film, właśnie zrobiliśmy razem film w Londynie i też na tej kamerze Sony Venice. I o tym będzie trochę jutro, że właśnie Glenn, mój kolorysta, opowie o kolorowaniu tego filmu. Ale nie tylko tego filmu, bo już montażystka, którą też mamy tutaj, zaprosiliśmy dziewczynę z Łódzkiej Szkoły Filmowej, która kończy montaż i dzisiaj montuje i montuje już fragmenty tego filmu. Ale też montuję taki klip, który ja zrobiłem z tancerką w ramach tego Open, taki był Open, Sony Open dla każdego warsztat. I nakręciliśmy to i to jest fajnie, bo to jest krótki, kompaktowy materiał, bardzo fajna tancerka, nowoczesna. I Glenn jutro po wykładzie będzie to kolorował, czyli de facto oni zobaczą pokaz, też oni zobaczą. Na żywo będzie kolor korekcja tego materiału. No i na pewno pokażemy to na zakończenie i teraz będzie walka z czasem trwała, bo jutro kręcę ostatnią scenę i będzie walka z czasem, czy uda się pokazać draft jakiś przynajmniej, żeby jednak całość pokazać, brudną, ale jednak całość fabuły. To i tak niesamowite, ile da się zrobić w 10 dni, mając oczywiście jakiś tam okres preprodukcji, ale każdy z nas przyjeżdżając tutaj może się przygotować. To trzymam mocno kciuki, no i jestem ogromnie ciekawa, w jakiej grupie zobaczymy się za rok. Też na końcu mogę powiedzieć, że niesamowita energia, to jest też moja córka, która jest świeżym filmowcem, dopiero może ją czeka szkoła filmowa. I ona jest tak nakręcona, że ona powiedziała tato, że tutaj po prostu to jest takie przeżycie dla niej. Tak się tutaj cieszy, nie śpi prawie po nocach, cały czas tutaj jest. I też powiedziała, że już zawsze tu będzie przyjeżdżała. Także no, ja też się czuję, nakręcony jestem codziennie, chociaż przecież nie robię swojego filmu, a jestem totalnie nabuzowany. Super, bardzo dziękuję. Tak, dziękuję. Do zobaczenia.
byliśmy po fascynującym wykładzie Aleksandry.
Że już. O, to super. Dzień dobry. Film Spring Open po raz ostatni, w ostatnim dniu plenerów 16 tej jesieni 2021. Zaraz ostatni wykład i ja go oczywiście zapowiem, zapowiadając również wykładowcę, ale chciałam jeszcze dwa słowa powiedzieć o promocji, bo z taką ideą Sławek tutaj przyjechał w tym roku. I zastanawialiśmy się, co możemy zrobić po to, żeby promować lepiej siebie i swoje projekty, czasem bardzo wcześnie, ponieważ nawet jeśli robimy to, to myślę, że w tym świecie wciąż poruszamy się trochę jak we mgle i nie wiemy, co jest dobre, a co złe, a co może być jeszcze lepsze. Padło tutaj bardzo wiele w trakcie tej grupy, która wokół promocji sobie działała, skutecznych pomysłów, fajnych podpowiedzi. Ale najmocniej polecam wam ostatni wykład Konrada Kruczkowskiego, jeśli macie jeszcze siłę do niego wrócić. Bo on, rozumiem, jest nagrany, więc można to zrobić. Po nim jeszcze zrobiliśmy takie małe spotkanie z Dominikiem Szarkiem, który tutaj też o wykorzystaniu różnych platform w promocji, o promocji w ogóle opowiadał przeciekawe rzeczy. Tam podczas tego wykładu padło tak dużo esencji związanej z tym, czy warto się promować, dlaczego się wstydzimy promować siebie, że jeśli znajdziecie chwilkę, godzinkę z hakiem, to wróćcie proszę do tego wykładu. No i na koniec oczywiście pamiętajcie o promocji film Spring Open przez następny rok, prawda? Bo to od nich zależy. Z jakim budżetem się tutaj spotkamy za rok, więc mówcie wszystkim dookoła, że film Spring Open to jest fantastyczna inicjatywa. A jest to inicjatywa tego człowieka, który siedzi tutaj po mojej prawej stronie, z jego energią, z jego ideami i z jego pomysłami, z którymi tutaj przyjeżdża i nas wokół siebie ściąga co roku. Niezwykły to człowiek, bo on zawsze, tak mi się wydaje, jest dwa kroki przed nami. On już myśli o tym, o czym my za chwilę pomyślimy. Sławomir Idziak podczas ostatnich zajęć wykładowych. Na pewno szybciej umrze od was. Ja też pod wrażeniem jestem wczorajszej projekcji i wszelkich projekcji i oczywiście to, o czym mówiła Miśka o promocji, to mi się tylko kojarzy z tym, że wczoraj, i to nie żaden nie jest nepotyzm, sam się rozpycha, bohaterem wieczoru był mój wnuk Światek, który kiedyś w rozmowie ze mną mówi: dziadku, no ale co wy robicie za promocję? Na moim Instagramie jest 850 osób, a u was ledwie 600. Czyli, ale ja anegdoty opowiadam, trzeba kłamać inteligentnie. Ja
Tak na końcu nigdy się niespecjalnie przygotowuję. Myślę o tym ostatnim wykładzie jako takiej rzeczy już no, podziękować wam przede wszystkim za to, że byliście, ale przede wszystkim podziękować tym, którzy zorganizowali to. Ale potem przychodzą jakieś pomysły i chciałbym się szybko podzielić z wami, to nie będzie długie. I to, o czym chciałem mówić, to jest sprawa związana z pamięcią. I to pamiętam, że kiedyś ktoś, czy przeczytałem o tym, że ktoś dokonał takiego researchu, że iluś tam ponad 1000 ludzi zadał dwa pytania. Jedno pytanie, że na jednej kartce mają napisać o najważniejszych rzeczach, które spotkały im w życiu, a na drugiej kartce, żeby napisali o tym, jakie filmy pamiętają, jakie sceny z filmu pamiętają. No i wniosek, pewnie jak się domyślacie, był absolutnie jednoznaczny. Pamiętamy dużo więcej z filmu, które oglądaliśmy, niż z własnego życia. Dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się dokładnie z tą historią, która też jest słynną anegdotą hollywoodzką, że jak Faulknera poprosili o to, żeby pisał scenariusze, to przyjechał do Los Angeles, zaczął pisać te scenariusze, no i jakoś tam przebił się przed dziennikarz, no powiedział, pan sławny pisarz, pisze pan scenariusze, czy to jest trudno pisać scenariusze? On mówi, wie pan, bardzo prosto, tylko ja jednej rzeczy nie rozumiem w tym całym pisaniu scenariuszy. Tutaj mówią o pierwszym, drugim i trzecim akcie. Ja urodziłem się, jak większość Amerykanów, i umrę w pierwszym akcie. O jakim drugim akcie oni mówią? No tak to jest. No, rzeczywiście jeden z powodów, dla którego chodzimy do kina, że podglądamy życie tych, którzy przeżywają więcej, którzy odkładają się na naszym umyśle w bardzo specyficzny sposób. I wczoraj oglądając ten film, zacząłem się zastanawiać, jak ja pamiętam filmy te stare, które widziałem tutaj. I oczywiście jest bardzo dużo rzeczy, które mi przyszło do głowy. Ale przy okazji przypomniałem sobie coś, co ja osobiście traktuję jako swój największy sukces. I nie dlatego, że ja ten film zrobiłem, tylko dlatego, że ten film się odłożył bardzo na mojej historii. Otóż w Katowicach w latach 60., gdzie się urodziłem, bardzo zapydziałem, a szczególnie zacofanym kulturalnie mieście, no był teatr, ale rzadko odwiedzany. Kiedyś poszedłem do kina, bo chodziłem często i zobaczyłem film Odrato Cantabile i się zakochałem w tym filmie. To było kompletnie coś innego, co widziałem przedtem. Oglądałem ten film parokrotnie w jakimś małym, pustawym kinie, nikt tego nie oglądał. Bardzo szybko go zjęli z ekranu, ale te 3 czy 4 dni, kiedy był na ekranie, to oglądałem go ciągle. I myślę, że jeden z powodów, dla którego chciałem studiować szkołę filmową, to była ta fascynacja tym światem, który został w tym filmie stworzony. Żaden z was pewnie z tego filmu nie oglądał, ja nawet nie namawiam, żeby go oglądać. To w ogóle nie jest ważne, był bardzo manieryczny, dziwaczny, niczego nie przypominał z tych filmów, które oglądałem w repertuarze normalnego, typowego kina w okresie komunizmu w Polsce. I z tym filmem w głowie zdałem do szkoły filmowej i potem obserwowałem karierę Petera Brooka, który właściwie już nie robił filmu, zrobił jakąś adaptację Carmen, ale był określany jako największy reżyser teatralny na świecie. Był geniuszem, jeśli chodzi o teatr. I pewnego dnia zadzwonił mój agent ze Stanów i powiedział, że Peter Brook chce ze mną robić film. Słuchajcie, to było jak błyskawica. To było, w tym momencie zdałem sobie z tego sprawę, że sny się ziszczają. Ja miałem robić jakiś film telewizyjny w Londynie. Mieszkałem w takim studio na Soho, blisko Piccadilly Circus. I się tam umówiłem z nim w kawiarence obok. No i spotkałem starszego pana, do którego zwracałem się sir, no ale oczywiście nie pozwolił mi mówić do niego per sir. No i opowiedział mi o tym filmie, który mamy wspólnie zrobić.
Ale nim przejdę do tego filmu, bo to, dlatego o tym w ogóle opowiadam. Nie dlatego, że w tym momencie, jak spotkałem tego człowieka, to poczułem się uniesiony. Zdałem sobie sprawę, że sens się ziścił. Spotkałem Boga dla mnie. Dla mnie to był monument. To po tej rozmowie, wracając do tego mojego miejsca, gdzie mieszkałem w mieszkanku, który było jedyne mieszkanko w tym budynku. To jest taki budynek postprodukcyjny, dużo filmów tam się, zresztą na Soho jest dużo tych budynków postprodukcyjnych, tam się, ale u góry było mieszkanie i ta produkcja mnie umieściła w tym mieszkaniu. I wracając po tej rozmowie, już był wieczór, spotkałem przed drzwiami Daniela Craiga. Ja go znałem bardzo dobrze, bo robiliśmy razem film w Irlandii, nazywał się Laugh and Rage. Był nieznanym wtedy aktorem. Przyszedł robić jakieś postsynchrony. No i tam we dwójkę ponarzekaliśmy pod tym domem postprodukcyjnym. Jego historię znacie. Człowieka, który marzył o tym i był pogardzany przez wtedy wielką aktorką na planie i mieli grać, to był film miłosny, ta aktorka się nazywa Greta Skaki, kto pamięta Grecie Skaki teraz, a Daniel jest kompletnie na innym poziomie. Ale wracając do filmu, który opowiedział mi, który mieliśmy robić wspólnie i się nie udało, niestety, nie wiem, czy to by się w ogóle udało, to była prawdziwa historia o Rosjaninie, który pamiętał wszystko w swoim życiu. Wszystko. Nie było takich rzeczy, które on nie pamiętał. Był jakimś fenomenem używany przez służby w Rosji, bo spamiętywał każdą rozmowę jak magnetofon. W cyrku go wykorzystywano, bo zapamiętywał jakieś skomplikowane ciągi z cyfr. Na początku spektaklu w cyrku mówili ludzie, a nie było magnetofonu wtedy, nie było żadnych możliwości rejestracyjnych, więc nie było żadnej możliwości, żeby to zarejestrować. Zwracał się do publiczności, żeby ktoś wymienił jakąś cyfrę i wymieniali cyfry 6-7-rzędowe i on na końcu spektaklu wracał, po tych 2 godzinach palcem wskazywał, pan powiedział to i to i to, a pan powiedział to i to i to, a pan powiedział kolejną cyfrę, że był geniuszem pamięci. Ale co było najciekawsze i co pociągało Petera Brooka i z tym się do mnie zwrócił, o tym rozmawialiśmy, że ta pamięć jego funkcjonowała w sposób przedziwny. Otóż ta pamięć to była jego droga, on urodził się na Syberii, od szkoły do domu, miał parę kilometrów. I wszystko, co w życiu widział, zobaczył, było umieszczone na tej drodze. Ta droga była totalnie zaśmiecona wszystkim, co mu się przydarzyło w życiu. I jeżeli czegoś zapominał, to jak mówił, odpowiadał, to nie zapominał. Po prostu źle umieścił, białe na białym. I wtedy tego nie widział, to nie pamiętał. Musiał zobaczyć na tej drodze. No i oczywiście, jak sobie zdajecie sprawę, było to jakieś nieprawdopodobne wyzwanie dla wizualizacji. Jak coś takiego zwizualizować? Ja do tej pory myślę, że jest to kompletnie niemożliwe. Nawet przy tej technologii, która wtedy nie istniała, w tej chwili posiadamy, zbudowanie czegoś, taką wizję tej pamięci, a Peterowi zależało szalenie na tym, była niesamowita. I opowiadam wam dlatego, że my wszyscy w obecnych czasach przeżywamy to zaśmiecenie pamięci. Nasza pamięć, nasze zmysły są używane ponad miarę i myśmy nie urodzili się tacy, bo nasz aparat percepcyjny został stworzony do innych. Świat we wsi, świat nawet w początku XX czy w połowie XX wieku nie dostarczał tak nieprawdopodobnej ilości bodźców. My jesteśmy atakowani bez przerwy, jesteśmy zwierzyną łowną. Idąc ulicami, w sklepach, gdziekolwiek się pojawimy, w naszych własnych domach, jesteśmy atakowani, przebodźcowani. Przebodźcowani i oczywiście szalenie istotne jest, że jeżeli chcemy cokolwiek robić, to musimy sobie zdać sprawę, że żeby przetrwać, to musimy utrwalić się w pamięci naszych widzów. Oni nie chcą nas oglądać. Oni mają za dużo bodźców. To utrwalenie się w umysłach widzów, to, żeby
pod koniec swojego życia, czy w trakcie swojego życia, na tej kartce z filmami zanotowali też nasz film, wymaga przede wszystkim czegoś, co nazywamy przesłaniem. Czegoś, co jest ponad historią. Czegoś, co dociera głębiej od wszystkich. Chciałem wam pokazać taką rzecz, którą wszyscy znacie, tylko króciutko wam to pokażę. To związane z moim życiem. My men are surrounded by thousands of Somali militia. I need help now. Where's the rescue squad? We're in. Pokazywałem to dlatego, bo jak robiliśmy ten film w 2001 roku, to przynajmniej mnie dziwiło to, że bardzo dużo scen, które realizowaliśmy, były scenami z mojego punktu widzenia, ale nie tylko mojego, bośmy rozmawiali, głupkowatymi. Bo mieliśmy bardzo często ujęcia, gdzie dobrze ukryci Amerykanie strzelali do nadchodzących miejscowych, kolorowych i oni się dawali zabić. Ta grupa, która tutaj też szła, za chwileczkę będzie sieczka i jakiś tam karabin ich wysiecze, w połowie ich tego. No ja się tak powiedziałem, no Peter, no ale może ci ludzie też mają jakąś logikę, że skoro się tak dają zabijać bez powodu. Przecież mogliby jakby lepiej przemyśleć te ataki przeciwko dobrze ukrytym Amerykanom, którzy do nich walą z karabinów maszynowych. A on wzruszył ramionami. Ridley Scott w ogóle nie jest intelektualistką, to jest chłopek roztropek. To jest człowiek, który jest, ma bardziej umysł malarza niż scenarzysty. I jak skończyliśmy ten film, a to był lipiec 2001 roku, wróciłem do Polski na wakacje, po czym jechałem na operację kolana i w tym czasie walnęły te samoloty w wieżę Trade Center. I wtedy zrozumiałem, że Ridley Scott przewidział coś, czego nawet nie potrafił zdefiniować, potrafił zobaczyć więcej. Potrafił w jego jakimś genialnym umyśle pojawiło się coś, co było zapowiedzią tego, co dotyczyło nas wszystkich, że poziom strachu w każdym umyśle na świecie się podniósł w tej skali niepokoju o ileś procent. Na tym polega geniusz reżysera. Wyczulenie się na to, co wisi w powietrzu. Znalezienie. Moja mama Światopełka, autorka tekstów do Metra, mówi, ja nie jadę na wakacje, bo wszyscy jadą i te wszystkie pomysły zostają w powietrzu, to ja sobie je wezmę. One są koło nas, one wiszą i jeżeli chcecie coś opowiedzieć, to opowiadacie dlaczego. A dlaczego ja to wszystkim mówię? Bo chcę wam pokazać następny klip, bo okazuje się, że ta genialność jest też waszym udziałem. To, co pokażę, i to jest szalenie ważne, patrzcie na to, z punktu widzenia czasu. To zostało zrobione na ostatnim naszym krakowskim Film Spring Open, czyli w 2019 roku w październiku. O żadnej pandemii wtedy nie było mowy. Zrobiliśmy tak zwany flash. Flash mob. październik. Żadna pandemia nie była zapowiedziana przez nikogo. Nietrzeźwy mają.
Jak oglądałem to właśnie rok temu już w trakcie pandemii, to miałem dreszcz po plecach mi przeszedł, bo oczywiście zrozumiałem, że właśnie zobaczyli coś więcej, wyczuli, pewnie nie byli świadomi tego i tak zawsze jest. No, musimy podążyć z naszym instynktem, kontrolować oczywiście wiele rzeczy, które robimy, ale to, co zacząłem, pierwszy wykład, nie kopiować. Kopiowanie jest najgłupszą rzeczą, która się może nam wydarzyć, bo kopiując nigdy nie ostemplujecie duszy waszych widzów. No i to tyle, co ja miałem powiedzieć, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze. Słuchajcie, ten film Spring Open dawno bym porzucił, bo to jest gigantyczna praca. Praca na żebraninie o pieniądze, na tysiące papierków, wniosków, które odrzucają kolejnych. I bez ciężkiej pracy Marty Daleckiej to by się nigdy nie odbyło. Marta, mogę cię zaprosić tutaj na... Proszę wejść tutaj na scenę. Ona pracuje 24 godziny na 7, łącznie z weekendami, sobotami. I dawno bym to porzucił. Jej praca, gigantyczna praca, żeby to... Bo tak naprawdę jest nas tylko dwóch w ciągu roku. Potem oczywiście cały zespół, któremu za chwileczkę bardzo, bardzo podziękuję. Ale tak naprawdę... Dzięki Marcie to w ogóle żyje jej niesamowitej pracy. Także jeżeli w ogóle jesteśmy tutaj, to na pewno nie dzięki mnie, bo ja bym to rzucił, bo to po prostu jest niemożliwe. Bo to, słuchajcie, te rozmowy z tymi urzędnikami i próby przekonania ich o cokolwiek są szalenie trudne. To jest wielka praca, wielka cierpliwość, ale też umiejętność. No i oczywiście nasz zespół, który ja już nazywam rodziną, bo większość z tych, którzy tutaj są wymienieni na tej liście, pracują z nami już od wielu lat. I tutaj chciałbym naprawdę się nisko pokłonić Bei. Pani Ewa jest z nami szponar od tego roku. Dziękuję bardzo za wspaniałą pracę. No i panie, które potrafią policzyć pieniążki. Słuchajcie, wiecie o tym, że jak się pomyli ktoś o grosz, to nie przyjmują takiego sprawozdania? O grosz. Więc to jest dosyć skomplikowane. Mieliśmy wspaniałą obsługę magazynu sprzętu, ale ja się najbardziej cieszę, że wśród osób, które nas dołączyły, bo nigdy nie miał czasu, bo on ciągle pracuje na planie, jest Henryk Jedynak. Henryk Jedynak to jest moja prawdziwa żona, bo ja z nim spędziłem więcej czasu z jakąkolwiek żoną, które posiadałem w swoim życiu, bo był moim asystentem. Szybko wam powiem o nim anegdotę, bo to jest pyszna anegdota. Jak kochałem Henka, bo przeważnie ludzie przy kamerze są strasznie gadatliwi, nie można się skupić. A Heniek jest bardzo małomówny i robiliśmy jakiś niemiecki film. On prowadził samochód, zabierał mnie tam, ten samochód był sprzed, jechaliśmy na plan i on w pewnym momencie wygłosił zdanie: chciałbym kupić Beacie dywan, Beata jego żona. Aż się zdumiałem, że coś słyszę z jego ust, bo oczywiście odzywa się czasem na planie, ale dochodziło to zawsze techniki, jak i obiektyw, albo jak mnie usłyszał. A jak już kończyliśmy ten film i to było jakieś dwa dni przed końcem, odwożąc mnie z planu, palcem wskazał sklep, mówi: o, ten dywan na wystawie. Wspaniały współpracownik, a geniusz w prowadzeniu ostrości. Wspaniały. Także bardzo serdecznie dziękuję za cały zespół, bo to był wspaniały zespół. Wszyscy, którzy pracowali w magazynie, no, zasługują najwyższe pochwały i chcielibyśmy, żeby byli z nami byli w przyszłym roku w takim zestawie, jakim są. Także i Wiktorowi, Arykowi, i Kubie bardzo, bardzo dziękuję. No, Andrzej Waluk, no znacie, no, człowiek orkiestra 3D, które opanował do takiego stopnia, że jak się pojawiła ta fala 3D, to był najlepszym stereograferem w Europie. Robiliśmy wielki film niemiecki w technologii 3D. No i oczywiście tam pojawiło się bardzo dużo specjalistów, no ale
jak spotkali Andrzeja, to już było wiadomo, że jest to człowiek, który wie więcej, a poza tym ma 3D w głowie. On widział 3D bez żadnych okularów i bez niczego, bo ma tak oczy skonstruowane, że widzi 3D. Od wielu lat z nami współpracuje Paweł Gunia, organizator. Wszystko dzięki niemu funkcjonuje bardzo dobrze. Maciej Janicki już też po raz chyba trzeci z nami realizował making of. Tutaj nie jest wymieniony, wymieniana osoba, którą, o której wspomniałem na początku, dostał udaru, może dzięki naszej energii, którą przesłaliśmy. W tej chwili Adam jest w świetnej formie i będzie ten making of montował. Także dziękuję wam za energię, którą przesłaliście, bo wszystko jest z nim wspaniale, czuję się świetnie. Rodzina Janickich, że w ogóle Janicy, ale to nie jest rodzina Maciej, ale natomiast Piotr i Patryk to rodzina, tatuś i syn. Piotr jest naszym programistą, czyli wszystkie strony internetowe, to co oglądacie, to Piotr to realizuje. Uroczy człowiek i we wszystkim nam pomaga. Dziękuję bardzo i Piotrowi, i Patrykowi, który zrobił tutaj karierę aktorską, a w dodatku grupa ARI go postanowiła zgwałcić i zabić. Paweł, kto był w Cinebusie, no to wie, no Paweł jest po prostu człowiek, kolejny człowiek orkiestra, ta się wszystkim zna. Jeszcze przy okazji w ciągu ostatnich 2 lat zrobił uprawnienia do prowadzenia autobusów. Także tak naprawdę ten autobus nikogo więcej nie potrzebuje, tylko Pawła. Myślę, że któregoś dnia weźmie sobie go na wakacje i tam będzie dłubał. Także dziękuję bardzo, Paweł, że jesteś z nami i Mateusz też już z nami jest chyba 2-krotnie czy 3-krotnie magazyn oświetlenia. Panowie kierowcy też z nami pracowali wcześniej, Łukasz i Max i Jan Tłoczko, który właśnie tłumaczy. Janku, dziękuję ci bardzo, jest nam od wielu lat. W tej chwili myślę, że ja już nie powinienem wykładać, bo Janek przyszedł od razu po angielsku walić, co mówię, bo on wie, że ja co ja powiem, także, bo ja powtarzam tyle, że w kółko tych samych, także nie musi słuchać tego, co opowiadam. No, o czym tutaj mówić? No, wpisałem Daniel, bo on nienawidzi, jak się Daniel. Dziękuję, a ja mam w dowodzie Majo, zmieniłem sobie oficjalnie. No, ja tego nie wiem, ale ja jeszcze w moim notatniku napisałem Daniel. Dzięki. Majo Kucharski, jego głos przed chwileczką, wiele lat z nami, bardzo nam pomaga. Krzysztof, który dostał wielką plamę na początku, ale potem bardzo pracował przyzwoicie. No i Mateusz Wilk od 2 lat, już chyba Mateusz jesteś z nami, on właśnie zmontował ten making of, który widzieliście, a razem z Mają opiekował się aulą. Dziękuję Mateusz bardzo. No i Iga, która właściwie powinna być Iga Wasilewska-Demer, żona Martina, którego po prostu nie sposób nie znać, bo jak nie byłoby Martina, to jak nie będzie Martina, to nie będzie film Spring Open. Pomagała bardzo w sprawach promocyjnych. Słuchajcie, nisko wam się kłaniam i bardzo dziękuję za ciężką pracę, ale przede wszystkim za uśmiech, za tą cudowną atmosferę, którą tworzycie tutaj wokół, że pewne rzeczy, które pamiętam sprzed lat, no, że ciągle były jakieś napięcia. No, w tym roku ja nie słyszałem o jakichś niepokojach. Wszystko się układało wspaniale. Jesteście wielcy i marzę, żeby się ciągle z wami spotykać. Ja oczywiście nie wymieniam, bo wymieniłem na początku, bo już chcę skrócić tą wszystkich opiekunów grup, którzy tutaj siedzą przed nami i Haniu. Dziękuję bardzo. Konrada widzę, przepraszam, pana Homana. Dziękuję wam bardzo. Już nie wymieniam. Dziękuję Konrad też. Bo dziękowałem i zapraszałem was na początku, ale oczywiście bez was to by się nie odbyło i wiem, że wszyscy są bardzo zadowoleni ze spotkania z wami. Jesteście cudowni, dziękuję, żeście przybyli, dziękuję, żeście troszkę waszego serca tutaj dla Filmpirgu zostawili. No i jak zwykle na końcu, no bez wsparcia tych instytucji, które tutaj pokazuję, Film Spring Open by się nie odbył. Bardzo wam dziękujemy. Popierajcie nas dalej i nie zamęczajcie Martę za dużą papierologią, bo wszystkimi nimi trzeba podpisać umowy, przedyskutować. To, jak widzicie, ta lista jest bardzo długa. Każda z tych firm wymaga osobnej papierologii.
Bardzo im dziękujemy, że są z nami i że na przykład w tym roku magazyn sprzętu był magazynem nie do końca użytym, bo tego sprzętu było dużo, dużo więcej niż scenariuszy i filmów, które zrealizowaliście. No i przede wszystkim Wam, uczestnikom Film Spring Open, dziękuję, że jesteście z nami i zapraszam na przyszły rok. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i wróćcie bezpiecznie, jak jedziecie samochodem, jedźcie wolno do domu, żeby się nic nie stało. Dziękuję Wam bardzo. A propos promocji, bardzo dziękujemy za zdjęcia, które robili w trakcie Film Spring Open. Wiktoria Wędzicha, Marian Folga, Andrzej Stasiu-Szypulski, Lubarą, Bea Marciniak oczywiście, Laurent Sola, Andrzej Waluk i Wiktor Obrok. Dziękujemy i przesyłajcie, jak coś macie oczywiście. Do przyszłego roku. Dziękuję.